Cześć, z tej strony Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu nadszedł ten dzień. Dzień, w którym Amber została oficjalnie dodana do gry i dzisiaj sobie na nią zapolujemy. Przygotowałem kilka skrzynek, które sobie za chwileczkę otworzymy i postaramy się ją wydropić właśnie z darmowych skrzynek. A jeżeli nam się to nie uda, będę musiał wydać aż 700 gemów, żeby kupić nowego legendarnego zadymiarza. Więc mam nadzieję, że nam się uda ją wydropić za darmo, więc musicie mi w tym pomóc. Pamiętajcie, każda łapeczka w górę to jest 1% szansy więcej na wydropienie Amber ze zwykłej skrzynki. Także pomagajcie mi, moi drodzy, żebym nie musiał wydać fortuny znowu na Brawl Stars. Wiem, że wielu z was z niecierpliwością czeka na wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na telefon Realme 7. Moi kochani, w tym momencie ogłaszam wyniki konkursu. Ta osoba wygrywa telefon Realme 7. Gratuluję ci mordeczko serdecznie. Odezwij się do mnie na maila gamingwithfarrell@gmail.com. Mail znajdziesz w opisie. Podasz mi tam wszystkie potrzebne dane, a telefonik bezpośrednio od firmy Realme zostanie nadany do ciebie na adres domowy. Ja tobie jeszcze raz gratuluję i mam nadzieję, że ten telefon będzie ci długo służył. Wyniki konkursu już mamy za sobą. No to teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy oczywiście z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars. Ja wam ślicznie dziękuję, mordki, za wsparcie. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrywajcie to, wysyłajcie na mój e-mail kotfarrell@gmail.com. Teraz na szybko wam się chciałem pochwalić owocami mojej ostatniej miesięcznej pracy. Moi drodzy, tak wygląda oficjalne logo The Farrell Teamu i ta kolekcja niebawem się pojawi na Pixie Shopie. Koszulki będą tylko i wyłącznie czarne ze złotymi elementami. Będą bluzy rozpinane, bluzy na długi rękaw bez kaptura, z kapturem, no i oczywiście koszulki czarne tego typu. Wzorów będzie chyba około 5, to jest po prostu tylko jeden z nich, więc śledźcie pixieshop.pl. Myślę, że maksymalnie w przeciągu kilku dni kolekcja zostanie dodana do sklepu. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak wam się ta kolekcja podoba, czy wam te logo siada, czy też nie, czy coś byście zmienili. Jestem ciekaw waszych opinii. Oczywiście sekcję komentarzy pozostawiam do waszej dyspozycji. Skoro już łapkę zostawiłeś, komentarz napisałeś, no to jeszcze strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars, bo w tym roku lecimy po milion i mam nadzieję, że nam to się uda. Dobrze, byczki, jesteśmy już na moim koncie i uwaga, sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepie. Oczywiście nową, legendarną zadymiarę Amber za 700 gemów. Ja dziękuję, przecież to jest majątek. Czekajcie, ile te gemy kosztują? Sprawdźmy, rzućmy okiem, moi kochani. O kurcze, prawie... No dobra, 200. 200 ewentualnie będę musiał wydać na Brawl Stars. Matko boska. O, w sklepie też jest dodany podziemny buł, więc moi drodzy... Szykujcie się na odcinek na JJ'ki kanale. Będziemy walczyli o tego zarąbistego skina, bo naprawdę on mi się mega podoba i no, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby wygrać ten challenge z JJ'ką. Więc kanał JJ'ka, link do kanału oczywiście macie w opisie. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Podnieśmy sobie podwajacz żetonów, moi drodzy, i lecimy. Karnet zadymiarski. Jak widzicie, mam przygotowane jeszcze punkty mocy, żeby sobie wymaksować zadymiarza. Okej, do końca lecimy, do końca. I mamy, moi drodzy państwo, 26 skrzynek do otwarcia. Otwieramy. Trzymamy kciuki, widzowie. Łapka do góry. Nic. Miss tak zwany. Kolejna skrzynka. Jest jeden przedmiot. Uwaga. Gadżet do bóla tupacz. Byk może przerwać super atak i spowolnić wszystkich przeciwników na 1,5 sekundy potężnym tupnięciem. Czyli rozumiem, że stunuje. Kiedy lecimy ultimate ataki, możemy dać stuna. Wtedy chłopa zatrzymujemy i wyjaśniamy. Koks totalny. Dajcie znać w komentarzu też, czy chcielibyście, żebym przetestował te nowe gadżety wszystkie, które dzisiaj wydropię na odcinku. To nagram dla was taki odcineczek i sobie je wszystkie sprawdzimy. Uwaga, kolejna skrzynka. Aj, tutaj tylko bonusik. Najgorzej, lecimy dalej. Uwaga. Monety, 20 skrzynek. Daj. Zazwyczaj jak gadam, daj, to nie daję. Powierzcie mi, słabo. Cicho, jest coś, uwaga. Star power, nie, przepraszam. Gadżet do max, cicho biegi. Max przenosi się w wybrane miejsce po upływie 4 sekund, lecząc wszystkie obrażenia otrzymane w tym czasie. Bardzo ciekawie to brzmi i sobie na pewno też to przetestujemy, ale nie w dzisiejszym odcinku. Kurczę, ciekawy gadżet. Cieszę się, że nowe gadżety zostały dodane do Brawl Stars, bo powiem wam, że brakuje. Brakuje niektórym postaciom nowych gadżetów i star powerów. Lecimy dalej. 15 skrzynek. Daj! Nie dało. Daj! Z tego może być mem. Daj!
Coś mi się wydaje, że będziemy płacili 700 gemów. Dawaj. Nie no, 100 monet. Wyskakuj z tej skrzynki, pajacu, pajacko. Nie no, 7 skrzynek. Nie no, bonus. Widzowie, chyba za mało łapek zostawiliście. Lecimy dalej. Znowu nic. Znowu nic. 4. 3. 2. 1. Dobra, powiem wam tyle. Porażka, po prostu porażka. Ale jeszcze mam z Alei Pucharków Megaboxa. Otwieramy. Dawaj, wyskakuj. Nie no, bonus 624 golda, najgorzej. Mała skrzynka. No i nic, niestety nic. Co tu jeszcze było, moi drodzy? W przecenie 4 razy Megabox. Jak z tego nie wypadnie, a to jestem, nie dość, że 139 gemów w plecy i muszę jeszcze 700 doładować. Dobra, raz się żyje. Robię to dla was i sobie, strzelcie łapeczkę. Proszę was, zostawcie łapkę, pomóżcie. Nic. Dawaj. Kolejna szansa, dawaj. No i koniec, nie będzie. Wiedziałem, wiedziałem, że ta gra znowu mnie oskamuje, wiedziałem. Oto teraz przyszedł czas, moi drodzy, na tą mniej przyjemną część odcinka, czyli kupienie Amber za realne pieniążki. Ajajaj. 240 monet. Przepraszam, 240 zł na 950 gemów, które teraz. Ale poczekajcie, 960, żeby nie zrobił fuck upa. Kupię jeszcze Megaboxa. Może wypadnie, ale i tak już wydałem. Ale może wypadnie. Wyskakuj. Wyskakuj. Nie no, życie na krawędzi. Ostatni Megabox. Już do końca szalejemy. Wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że mnie oskamuje ta gierka. Dobra, cieszymy się, udajemy, że jesteśmy zadowoleni. Jest, kolejny legendarny Zodymiarz Amber odblokowana. 2 na 5. Amber zawsze była piromanką. Jej ognisty temperament szybko pozna każdy przeciwnik, jaki się do niej zbliży. Tak jest. Dobra, ta reakcja była udana, kurde. Porażka. Dobra, widzowie, jestem lżejszy o 250 zł. Więc 25 tysięcy łapek pod tym filmem by było rekompensatą, tak mi się wydaje. Kochani, nowy, legendarny Zadymiarz odblokowany. To co? Nie ma na co czekać, trzeba ją przetestować, lecimy. Let's go, burning continues. O, mam emotki nowe, czekajcie. Mam do niej chyba, a nie mam do niej emotek jeszcze. Dobra, nara. Od razu dwóch oponentów wyjaśniłem, jak szef. W jutrzejszym odcinku, moi drodzy, maksujemy sobie naszą nową zadymiarę i będziemy polowali na star powery. Aha, to chyba sobie nie zapolujemy, bo nie będzie z jakiejś skrzynki otworzyć. Mogę te megaboxy zostawić. Dobra, czyli trzeba będzie wydać znowu monety i hajsik na tą grę. Ojeju, no dobra, dobra. Czekajcie, a bo ja tym podpalam. Dobra, sorry, zapomniałem totalnie. Nie mam żadnego gadżetu ani star powera. Dobra, nitka. Elo, elo ci robię stąd. Wow, że mi się nie udało. No co, chcesz zawalczyć przeciwko Amber? Dobra, poczekajmy na życie. Powiem wam, że w ogóle nie jestem jeszcze wczuty w tą postać. Elo, elo, okej, wyjaśniam cię, dobra. 8 power cubesów, to już jest spora. To jest już spora ilość. Teraz porobimy jakoś fajnie. Tu gdzieś jest 8-bitowiec, tylko nie wiem gdzie. Nie ma go. A tutaj ktoś jest? Też nie ma, tam jest Bu. Siema Bu. Ale nie, robimy tak, patrzcie, 8-bitowca trolujemy. Gdzie ten 8-bitowiec? Dobra, rzucamy to. Podpalamy wszystko. I oni tam płoną. Płoną żywcem. Trrr. Dobra. Pierwsza gierka. Bardzo łatwy winek. Wiadomo, bo te małe puszki na początku. Ale zagrajmy sobie jeszcze raz. Jeszcze raz i postarajmy się kogoś spalić ultem. O. To co, moi drodzy, lecimy z Graveyard Shiftem. Zobaczmy sobie, jak tutaj sobie poradzi nasza nowa zadymiara. Elo. Dobra. Patrzcie, prawie dwie skrzynki możemy sobie otworzyć na jednym miotaczu ognia, więc to jest coś pięknego. Daryl? Chcemy tutaj podjechać? Panie Darylu, chodź pan. Dobra, bierzemy kolejne dwie. Co? Żądał się tak obić? Jak leszcz? Mamy tutaj Rico. Nie, nie, nie! Uciekaj, uciekaj, Farrell. Nie możesz dać się Ricowi obić. Kolejne skrzynki.
Jak ona szybko te skrzynie otwiera! Ale się jaram tą postacią, powiem wam szczerze, no kurde, wydałeś parę lwie i półstówę na postać w grze na telefon, no to co, czym masz się nie jarać, co nie? Ktoś powie. Macie rację, widzowie, macie rację. Wielkie starcie, aha! No dobra, to możemy z nią się troszeczkę pobawić. Ale że to Penny chciała mnie tak załatwić. Podpalimy ją też naszym nowym ultimate atakiem. No chodź! No chodź! Chodź maleńka! Łap, podpalam cię! 850 i ginie! To jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Ultimate Attack działa na tej zasadzie, że jeżeli ktoś wejdzie w wasz Ultimate Attack i ty go podpalisz, to później go jeszcze chyba przez 3 kolejne uderzenia podpala. Więc coś takiego jak w przypadku kruka, jeżeli kruk cię zarazi, później jeszcze kilka obrażeń tych otrzymasz od trucizny. Ale że my teraz gramy, widzowie, Browbala nową zadymiarą, jestem mega ciekawy, czy ona będzie się w ogóle na ten tryb nadawała. Jest Rosita. Elo Rosita. Okej, okay, porobiona. Co ty żeś zrobił? Co ty żeś ośle zrobił? I spamujemy. No dobra, gracz, nie przeczytam go, bo to rosyjska nazwa albo ukraińska. Strzelił bramkę, więc koks totalny. Patrzcie, rzucam, podpalam. Nikogo znowu nie ma. Nikogo znowu nie ma. I znowu ten sam chłop strzela. Wow, co to był za mecz? Przepraszam, co to był za mecz? Mecz trwał dosłownie sekundkę. Dobra, może dwie. Zagrajmy jeszcze raz. Powiem wam, że jestem mega w szoku, co tam się wydarzyło. Teraz mamy bardzo trudne postacie, bo jest El Primo i Rosa. Tu sobie ich obiję, zaraz rzucam tam od razu ulta. Podpalam, patrzcie co się dzieje, podpalamy. Wyjaśniamy kolejnego chłopa, chodź, 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 chodź. Dobra. Gol! Nie no, powiem wam, że jeżeli chodzi o początkową fazę gry, gdzie można sobie szybko ulta nabić i ich podpalić, spalić, zobaczcie. Znowu nikogo nie ma. Nie no, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, wiadomo, że są niskie puszki. Ale, ale jak szybko ich porobiliśmy, wow. Najszybsze moje mecze chyba w tym sezonie. Jeszcze jedno, moi kochani, musimy sprawdzić, jak wygląda animacja porażki. Bo jeszcze tą postacią nie przegrałem. Niby porażka, że tam przegrałem, rozumiecie. I uwaga. Spala się, Amber się spala jak pochodnia. Nie no, coś pięknego. Fajnie wygląda, zobaczcie na jej głupią minę. Także moi drodzy zadymiarze, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i mam nadzieję, że już zostawiliście łapeczkę w górę, no bo wiecie, za mało tych łapek było, nie chciała mi ta postać wypaść. 25 tysięcy łapek będzie super wynikiem, jeżeli chodzi o ten odcinek i z pewnością wtedy mi się ta Amber zwróci, naprawdę. Także moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Wpadajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w jutrzejszym odcinku, gdzie będziemy maksowali tą kozacką zadymiarę. Trzymajcie się, cześć!